Monika Suder, dzień dobry, zapraszam na rozmowę Echo 24, a dzisiaj będziemy rozmawiać o oszczędności energii i nie tylko energii, bo można oszczędzić energię, pieniądze, czas i zainwestować w odnawialne źródła energii albo w ogóle w ochronę środowiska. Ze mną w studio pan Andrzej Jurkiewicz, prezes spółki Egmina Infrastruktura Energetyka. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Co to jest ESCO? Taki dziwny skrót. Tak. Trudny do rozszyfrowania, a może łatwy? I czy to ma coś wspólnego z oszczędnością, którą zapowiedziałam? Tak jest. ESCO zostało wymyślone przed wojną, drugą wojną, w czasie kryzysu amerykańskiego. Energy Save Company, tak to się nazywało. Wymyślili to w ramach właśnie kryzysu, gdzie był problem z dostawą energii elektrycznej i ciepła na terenie i po prostu wpadli na pomysł, że zaczniemy zarabiać na oszczędzaniu. W Polsce mało znany temat, w Europie może już bardziej, natomiast ja swoje pierwsze ESCO zrobiłem w 1997 roku, nie wiedząc o tym, że to jest ESCO. Myśmy w 1997 roku byli zalani powodzią na Metalchemie w Opolu i tam, no jak to wiadomo, jak to byliśmy 4 metry pod wodą, podobnie jak we Wrocławiu, to nawet mieliśmy gorzej, bo myśmy byli w Starym Dorzeczu. I tam była taka wspólnota mieszkaniowa obok, która po prostu straciła pracę. Ludzie stracili na tym terenie pracę. Ja byłem szefem ciepłowni wtedy. No i oni przyszli do mnie i mówili, słuchaj, kurczę, płacimy tyle pieniędzy za tą dostawę ciepła. Zrób coś, żebyśmy płacili mniej. Ja mówię, no to pomontujcie sobie zabory termostatyczne. No nie mamy kasy, no co ty? No ja mówię, no dobra, to ja wam pomontuję. Ja zamontowałem wtedy 1000 zaborów termostatycznych. Czyli te regulatory na grzejnikach. Na grzejnikach, tak. Zaborów termostatycznych około 1000 sztuk żeśmy zamontowali na tym osiedlu. Ale umówiłem się z nimi, że oni będą mi płacili przez 3 lata taką kwotę, jaką oni mają do tej pory. To było 2,20 od metra kwadratowego. To czyli oni nic więcej nie płacą? Nie, oni będą płacili te 2,20. I ja zauważyłem taką rzecz, jako wtedy, że ja zacząłem im obniżać te koszty, bo oni mi cały czas płacili te 2,20. To proszę zauważyć, dla mnie mechanizm jako powiedzmy tego, który chciał zarobić na tym interesie był taki, muszę zwrócić nakłady inwestycyjne z tego, a jeszcze dobrze było, żebym coś zarobił. I wyobraźcie sobie, że ja im obniżyłem prawie o 60% koszty dostawy tej energii. A nic się na rachunkach nie zmieniło? Nie zmieniło. Czyli 2,20, wszyscy zarobili na oszczędności. Tak, 2,20 płacili mi przez 3 lata. Ja im przez te, z tych 2,20 zrobiłem, w zasadzie te moje koszty były na poziomie tam złoty 50 około. Czyli 70 groszy, jak gdybyśmy mieli oszczędności na metrze kwadratowym. Cała inwestycja się w ciągu w zasadzie 2 lat spłaciła i w ciągu jednego roku jeszcze zarabiałem na tym. I wtedy wpadłem, że tak powiem, na pomysł, że czemu tego nie zacząć robić. I pierwsze takie większe kontrakty, które żeśmy zawali, to z energetyką cieplną Opolszczyzny. Ja wtedy tam pracowałem jako tak zwany kierownik rozwoju systemów ciepłowniczych i namówiłem prezesa firmy, prezesa Chmielowicza do tego, żeby wejść w kontrakty ESCO. Niebywała rzecz, bo dostawca ciepła, tak, nagle przychodzi ktoś i mówi, słuchaj, możemy zacząć zarabiać na oszczędzaniu. Proszę zauważyć, że w tej chwili mamy zawsze konflikt. Ten konflikt polega na tym, że odbiorcy ciepła zależy na tym, żeby kupić jak najmniej i jak najtaniej, a dostawcy ciepła, żeby sprzedać jak najwięcej, jak najdrożej. Więc ESCO przerzuca na tą samą stronę barykady te dwie osoby. Czyli ESCO jest takie, że zarabia zarówno dostawca, jak i odbiorca. Na konkretnym przykładzie. I jeszcze jest trzecia strona, środowisko. Tak, no ogromna korzyść dla środowiska z uwagi na to, że obniżamy ilość zużywanej energii. Podam konkretny przykład, bo to w 2002 roku był szpital WCM, największy szpital. Myśmy 6 szpitali objęli kontraktami ESCO, jeden zakład przemysłowy, 2 jednostki wojskowe. Było bardzo dużo takich kontraktów. W 2002 roku podpisaliśmy kontrakt właśnie z WCM-em, duży system, kilkanaście budynków. To jest budynków. Szpital w Opolu, tak? Tak, jeden z największych, Wojewódzkie Centrum Medyczne, kilkanaście obiektów, 10 MW system ciepłowniczy, więc spory. I tam, pamiętam do dziś, były 110 tysięcy gigajuli zużycia ciepła. Mieli parę, mieli tam swoją ciekotłownię. No to w ciągu 3 lat, po zrobieniu tego całego ESCO, 4 lat powiedzmy, obniżyliśmy zużycie o połowę. Czyli do 55 tysięcy gigajuli obniżyliśmy zużycie. Ale jak działa ESCO? Szpital wydawał 3 miliony. Rocznie, rocznie na dostawę ciepła. Z tych 3 milionów złotych
No, myśmy zrobili inwestycję tam też na około 3 czy 4 milionów złotych, już dokładnie nie pamiętam, ale taka inwestycja mniej więcej była. Natomiast potrafiliśmy obniżyć jak gdyby z tych 3 milionów o milion złotych te rachunki roczne. I ten milion złotych był podzielony w ten sposób, że myśmy dostawali 70% na spłatę inwestycji, a 30% dostawał szpital. Na spłatę inwestycji, bo tu warto powiedzieć, że na tym też to ESCO polega, że firma, która realizuje te projekty, najpierw wydaje swoje pieniądze na inwestycje, a potem z tych oszczędności, które klient uzyska, jakby odbiera te pieniądze. Czyli klient tak naprawdę nic nie finansuje z własnych pieniędzy. Są oczywiście banki, bo myśmy się wspierali też bankami jako firma, powiedzmy, ale jako klient, powiedzmy ten szpital, on praktycznie nic nie wydawał. Tak? On miał tylko rachunki, które płacił. No, dla niego to było w zasadzie, nic się nie działo. Miał tyle samo, mało tego, on jeszcze zarabiał te 300 tysięcy, tak? Czyli jak zarobiliśmy na tym szpitalu milion złotych, 700 tysięcy wzięliśmy my, żeby spłacić inwestycje i mieć obsługę, a 300 dostał szpital. Ale uwaga, nie szpital dostał wprost, tylko mówiliśmy tak, z tych 300 tysięcy 70% to ty musisz przeznaczyć na to, co my ci powiemy. Czyli w tym budynku załóż zawory termostatyczne, tam dociepl okna, wymień okna, tam dociepl sobie jakiś strop i tak dalej. No to w następnym roku już nie mieliśmy miliona, tylko mieliśmy 1 200 000. No bo to, co on zainwestował, to już nie nasze pieniądze, proszę zauważyć, tylko on inwestował już własne, te zyskowne pieniądze. To, co on zainwestował. Bo jak gdyby reinwestował w ten... Ale dalej on też oszczędzał, bo już nie płacił 3 milionów, tylko o ten fragment pomniejszony. Tak. I po 8 latach, bo 8 lat ten kontrakt trwał, cały ten majątek, który został zmodernizowany, został mu przekazany za darmo. Czyli zmodernizowaliśmy kotłownię, on się spłacił nam znacznie szybciej, natomiast myśmy mu po 8 latach oddali to wszystko i on już w tej chwili potem jak gdyby mógł korzystać z tego całego systemu. A co po tych 8 latach? Bo powiedział pan, że po 8 latach już szpital był właścicielem tego całego sprzętu, dużo mniej płacił za ogrzewanie, wszyscy zarobili, wszyscy zyskali i dodatkowo zyskało środowisko. Tak jest, połowa mniej więcej energii, w związku z tym jak środowisko bardzo dużo zyskało. Dodatkowo jeszcze szpital właśnie obniżył sobie mniej więcej o połowę te koszty. No i na samym końcu jak gdyby została ten cały majątek, który został zmodernizowany, przekazany na szpital. Myśmy zajmowali się wtedy eksploatacją tego systemu. I ta eksploatacja już była normalna, niż oczywiście nie miały już swoich służb i tak dalej, bo to 8 lat minęło, więc myśmy przejęli całą gospodarkę ciepłowniczą i potem także żeśmy wchodzili w układy z tym konkretnym szpitalem. W układy kogeneracyjne, tego typu rozwiązania związane właśnie tak, żeśmy w szpitalu w Głuchołazach na przykład byli, tam był ten układ kogeneracyjny. Czyli podobne produkcja energii elektrycznej, ciepła. Tak. I one zresztą, te układy w ESCO także się bardzo ładnie spłacają i sprawdzają. Tak? Czyli jeżeli zaczynamy pewne rozwiązania techniczne, te nowoczesne nazwijmy to, stosować, to poprzez obniżenie zużycia energii i jej kosztów możemy po prostu napędzić właśnie ESCO. ESCO jest kontraktem, ja to zawsze mówię, powinno być kontraktem obowiązkowym. No, wyobraźcie sobie taką sytuację, że odbiorca i dostawca energii o obie strony zależy na tym, żeby tej energii zużyć jak najmniej i za to zostaje wynagradzany. To jest przeciwko dzisiejszemu jak gdyby filozofii działania dzisiejszych wszystkich firm w zasadzie. No, chciałoby się powiedzieć, że gdzieś jest haczyk, gdzie jest haczyk? Wiecie co, nie widzę haczyka. Bo, widzę haczyk w prawie, tak? Czyli po prostu pewne rzeczy, które są tutaj przewidziane, nie przewiduje na przykład prawo. Nie mamy w prawie energetycznym prawa do wynagradzania za oszczędności. Jest na przykład ustawa o zamówieniu publicznym, która całkowicie blokuje tego typu kontrakty, bo my nie potrafimy w złotówkach określić, ile my zaoszczędzimy. Czyli zaoszczędzimy wam 20% energii, ale dzisiaj ona kosztuje 2 zł, a za 2 lata może kosztować 4. A mało 4. Tego, tak, pogoda jest jaka jest, tak? Więc dzisiaj jest cieplej, jutro jest zimniej, w następnym roku będzie zimniej, więc na ESCO zarobię, jak jest zimniej, to zarobię mniej, jak jest cieplej, no o dziwo, im mniej energii sprzedam, tak, tym więcej zarobię. Więc to jest odwrotne działanie niż normalnej firmy ciepłowniczej. To trzeba zmienić sposób myślenia po prostu. Dostawców, tutaj. Głównie dostawców i włodarzy, powiedzmy miast czy inne rzeczy, że jeżeli mamy spółkę ciepłowniczą, no to weźmijmy pana prezesa na dywanik do pana prezydenta, powiedzmy tak, mamy budynek, który ma 1000 gigajuli zużywanej energii, tak? Zrób coś, żebyśmy zużywali 800. Ja państwu powiem tak, że jako ciepłownik, czy powiedzmy, czy ten, który zajmuje się powiedzmy energią, oni wiedzą, gdzie zaoszczędzić. Wiedzą, że przegrzewają budynek, wiedzą, że przegrzewają ciepłą wodę użytkową, wiedzą o tym.
tylko ich interes polega na sprzedaży ciepła i energii. Tak? Oni zarabiają na tym, że sprzedają. Im więcej, im drożej, tym lepiej. Natomiast nie mają w ogóle interesu tym, żeby zaoszczędzić, mimo że wiedzą, gdzie mogą to zrobić. No to ja mogę powiedzieć tak, no to słuchaj, jeżeli ty zaoszczędzisz z tych 1000 200 gigajuli, to ja ci oddam 100 i ta szkoła czy ten budynek będzie miał swoje 100. Czyli obie strony zarobią, tak? Ja jako firma ciepłownicza będę mnie sprzedawał 800, a 100 dostanę za darmo tych gigajuli. Co to znaczy dla mnie? No teraz wszyscy mówią, ciepłownicy wszyscy mówią, dopłacamy do interesu. My musimy, znacznie drożej nas kosztuje dostawa ciepła, tak, bo musimy węgiel, ludzi, CO2 i tak dalej, to wszystko kosztuje. Wy nam nawet kosztów nie pokrywacie, musimy ochronę i tak dalej. No to słuchaj, to masz 800 to, co dopłacasz, a 100 daję ci za free. To teraz tak rozłóżmy to na prostszy język. Zróbmy 1000, tak? Mamy 1000 gigajuli, z czego w tej chwili obniżamy o 200, czyli 200 jest nieprodukowane, czyli nie jest potrzebny węgiel na produkcję tak tego. Nie trzeba zapłacić opłat tak zwanych środowiskowych, czyli za to, że dwutlenek węgla wpuszczamy do komina, tak, to tak zwane kary trzeba zapłacić. Tak jest. W tym momencie, czyli produkowanie tych 800 gigajuli jest tańsze, zwyczajnie tańsze. Tak jest. A za 100 dostajemy ekstra pieniądze. Które nas nic nie kosztują. Które nic nie kosztują, nie tak, ma pracy, nie ma w ogóle obsługi, nie ma niczego. Więc co musimy zrobić? Tak naprawdę na przykład przestawić tylko i wyłącznie regulatory, które już na węzłach są. Tak? Czyli mamy czyli na przykład regulator podogodowy albo temperaturę ciepłej wody. Albo zrobić tak, żeby w nocy od godziny 23 do 5 rano temperatura w kranie nie była 50 stopni, tak jak mamy, czy 55, tak jak nam norma mówi w tej chwili. Tak, nawiasem mówiąc, po co nam norma mówi, że 55 mamy mieć w kranach. Czyli ktoś próbował do 55 rękę włożyć. Wiadomo, że 55 jest normą, ale tak naprawdę potrzebujemy 45. Więc po co mamy o 10 stopni wyżej w tą wodę podgrzewać? To jest pierwsze ESCO, które robimy właśnie. Pierwsze elementy takie edukacyjne przy ESCO. Do mieszkańców docieramy w taki sposób, po co wam w kranie 55, jak może być 45? Jeżeli, po co w nocy gorąca woda? Po co w nocy gorąca woda? Więc jeżeli zaczynamy obniżać jak gdyby te koszty, no to działa znakomicie na ESCO. I wtedy wspólne działanie dostawcy, albo inaczej firmy ESCO w tym wypadku i odbiorcy powoduje to, że zaczynamy robić, to się nazywa element samonapędzający się. Czyli im więcej zaoszczędzamy, tym więcej zostanie dla nas pieniędzy. Tak? Jak mamy więcej pieniędzy, to możemy zainwestować. Kolejne jakieś przedsięwzięcie. I robić inne rzeczy, bo tu te pieniądze zaoszczędzone zostają w kieszeni. W kieszeni, tak. I to jest jak gdyby no, taki główny clue. To może dotyczyć wszystkich elementów, na przykład w zakładach przemysłowych. Mamy sprężone powietrze, mamy chłód, mamy energię elektryczną. Każdy rodzaj energii, którą jest jak gdyby dostępny, produkowany czy zużywany, może być zawarty właśnie w formie kontraktów ESCO. Czyli możemy się z dostawcą energii umówić, że słuchaj, nie będziemy, że tak powiem, ci płacić za to, że dostarczasz nam energię, tylko będziemy ci płacili za oszczędność. A kontrakt... Ale też Unia Europejska wymaga od nas, żebyśmy oszczędzali energię, zwłaszcza po tym szantażu energetycznym. Tak. My mamy obowiązek oszczędzić, z tego co pamiętam, minimum 10% energii. To taki zapis jest w tej chwili, wiecie, że nawet nas proszą jako audytorów, żebyśmy pomagali, w jaki sposób to zaoszczędzić. No, z takim skrajnym przypadkiem to jedno z muzeum na Opolszczyźnie właśnie zamknęło w styczniu całkowicie, powiedzieli, że nie będą funkcjonować, bo muszą 10% zaoszczędzić, a nie wiedzą jak, więc zamknęli. A to też nie o to chodzi, prawda? To zupełnie nie o to chodzi. Może nie zupełnie, ale też i jakaś metoda na to i może swego rodzaju bunt, tak, przeciwko tego typu rzeczy, bo to najlepszym rozwiązaniem jest, żeby zachęcić tych ludzi do tego, żeby zaoszczędzili, to właśnie w formie na przykład tego, że zaczynamy płacić za te oszczędności, bo samo takie spektakularne powiedzenie, że macie zaoszczędzić 10%, to niewiele daje, tak? Bo tak naprawdę to no, co z tego, że ktoś powie, że słuchajcie, no to przestańmy zanieczyszczać tą ziemię, nie emitujmy już CO2. Ale jak to zrobić? Ale jak to zrobić? I kontrakty ESCO moim zdaniem powinny stać się obowiązkowe, zwłaszcza w samorządach, tak? Czyli powinniśmy kontraktami ESCO zacząć gdyby takim kontraktem podstawowym w zakresie dostawy energii. Nie powinna być normalna umowa na dostawę, tylko powinien być właśnie kontrakt ESCO, czyli kontrakt na oszczędzanie. To na koniec tylko jedno zdanie, że ten kontrakt jest kontraktem transparentnym. Każda ze stron wie, ile oszczędza, każda ze stron wie, ile zarabia. No. Nie ma tu żadnych tajemnic. W związku z tym to też wchodzi w takie etyczne
Tak, to jest bardzo ważne. Mamy w spółdzielniach mieszkaniowych, często tak jest, że na końcu jest podział. No to często następuje taka dyskusja, bo załóżmy jest kwota 50 tysięcy, my dostajemy tam powiedzmy za to 50%, a nie 50. No i zawsze jest taka dyskusja pod tytułem, a co wyście tak naprawdę robili, tak? Za te 25 tysięcy. Ja mówię dokładnie to samo co wy, czyli oszczędzali. No, bardzo ważna rzecz jest to jest ta transparentność właśnie tych kontraktów. Tu nie ma gdyby takiego ukrywania. W skrajnych przypadkach, w tym na przykład tym zakładzie przemysłowym, w tym Lublińcu, no to po 3 latach wyłączyliśmy z ogrzewania zakład przy kontrakcie ESCO. No to jest najlepszy interes, kiedy się w ogóle nic nie ogrzewa. A sprawa była prosta. Bo zakład sam siebie ogrzewa. Tak, bo po prostu żeśmy obok mieli drugi zakład, do którego żeśmy przerzucili rurę i praktycznie rzecz biorąc wyłączyliśmy całą kotłownię 10-megawatową w tym zakładzie, więc te kontrakty generują jak gdyby taką chęć, że tak powiem, tę inicjatywę ze strony zarówno odbiorcy, jak i tego dostawcy, czy tej firmy ESCO, takiego szukania właśnie oszczędności, szukania różnego rodzaju innowacyjnych rozwiązań. Świadomość. Ośmioletnie, co najmniej 5-letnie kontrakty, to są długoterminowe kontrakty. Najlepiej jak one mają na poziomie 8 do 10 lat. Wtedy wiemy, że po prostu one będą jak gdyby nam się sprawdzały. Tam w kontraktach jest jeszcze taki zapis, że jak nie osiągniemy minimalnego poziomu oszczędności, to wtedy nam ten odbiorca nie płaci za usługę ESCO. Bo oni ją płacą za to normalnie, tak? Co miesiąc jest faktura, która spłaca nam inwestycje. Tak, ale to z tych oszczędności. Z tych oszczędności. Natomiast jeżeli nie osiągniemy tego minimalnego poziomu, no to po prostu ten klient nam nie płaci. To jest też bardzo ważny element w kontraktach ESCO, żeby zawsze zagwarantować sobie jako odbiorcę, żebym ja miał przynajmniej tyle, żeby mi wystarczyło na spłatę tego. Bo proszę zauważyć, że to wszystko dzieje się na zasadzie. Ja nie dopłacam. Żebym ja, broń Boże, nie dopłacał. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję. Andrzej Jurkiewicz był moim Państwa gościem, a ja dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Do zobaczenia Państwu.